Warszawie. Jesteśmy na kampusie Polska. Jakie pierwsze wrażenia? Mnóstwo pozytywnej energii, młodych, uśmiechniętych ludzi, którzy chcą żyć w wolnym, demokratycznym, bezpiecznym państwie, którzy nie boją się trudnych tematów, którzy nie boją się zadawać trudnych pytań, którzy nie chcą być skrępowani sztuczną cenzurą, w ogóle cenzurą, którzy chcą budować przyszłość w oparciu o prawo, demokrację, o to, co najważniejsze. Jakie myśli pani, jaki panel jest najważniejszy? Czy jest jakiś panel, na który pani osobiście czeka? To jest kwestia indywidualna. Byłam przed chwilą na panelu związanym z praworządnością. Jestem pod ogromnym wrażeniem zarówno debaty, jak i pytań, które zadają młodzi ludzie. Są naprawdę mega świadomi, ale też patrzą w przyszłość z pewną troską, bo chcieliby, aby ten trójpodział władzy był zachowany. Chcieliby, aby ich przyszłość nie zależała od politycznych sędziów, od politycznych sądów. Chcieliby po prostu żyć w wolnym, demokratycznym, sprawiedliwym, demokratycznym państwie. Dzisiaj wieczorem jest debata, co społeczeństwo po PiS. Czy uważa pani, który aspekt życia naszego jest najważniejszy, który trzeba jak najszybciej uregulować po PiS? Wszystko jest ważne, natomiast kwestia właśnie praworządności, trójpodziału władzy, ale też gospodarki. Za chwilę będzie panel związany z in vitro. Część młodych kobiet czeka na ten panel. W sensie się nie dziwię. Więc myślę, że to jest kwestia indywidualna. Nie można zawłaszczać państwa w żadnej dziedzinie. Dla każdego wszystkie kwestie, każda kwestia jest indywidualna i być może różna, ale składając to w jedną całość, czyli w nasz kraj, myślę, że niczego nie możemy odpuścić, bo wszystko należy walczyć. Nie po to nasi dziadkowie walczyli z zaborcą, z komuną, z zawłaszczonym państwem, abyśmy je dzisiaj tak łatwo oddali. W ogóle nie możemy tego oddać. Jak pan zaczyna się panel, to po prostu to jest miód na moje serce, bo to, co robimy, ma sens. Dla przyszłości, dla młodych ludzi. Dziękujemy.